Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Słuchajcie, myślę, że kilka wyjaśnień Wam się należy. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie wrzucamy filmów ze zrzutami. Oczywiście ten sezon był taki sam jak inne, może nawet trochę lepszy niż inne, bo naprawdę wpadło nam dużo tyk. Natomiast tych filmików nie wrzucaliśmy z tego względu, że jak sami wiecie, wyszła ta afera z jeleniami w Mińsku. Zbieraczy jest coraz więcej. Na naszych terenach było naprawdę mnóstwo ludzi, więc nie chcieliśmy też dolewać tej oliwy do ognia jeszcze bardziej. Na pewno zrobimy podsumowanie wszystkich zrzutów, zrobimy podsumowanie sezonu. Wszystkie zrzuty Wam zaprezentuję już w jednym miejscu. Coś tam wpadło, może nie ma jakichś tam rewelacji, natomiast na pewno nie był to zły sezon. No ale do brzegu. Mamy dzisiaj 2 kwiecień. Wybrałem się w teren, który chodził mi od długiego czasu już. Wiedziałem, że jelenie tu przebywają, natomiast no, brakowało czasu, żeby ten teren odwiedzić. Ale cóż, widać, że było warto. Nie wiem, co tu wcześniej było, ale jakiś zrzutcik mi się uchował. Jeszcze widzę, że troszeczkę już to na pewno leży, bo pieczęć jest wyschnięta, z daleka widać. Ale świetnie, że coś jest. Takiej scenerii. Myślę, że jak na ten czas tutaj to jest bardzo ładny zrzucik. 12. Widzicie? Pieczęć już zupełnie wyschnięta, nawet nie ma otoczki łojowej. Więc naprawdę trochę tutaj poleżał. Wyłamany nadoczniak standardowo. Całkiem przyzwoity zrzucik. Jeszcze sobie bardziej ten teren zejdę, bo oczywiście dopiero co zacząłem. No niesamowity, fajny, bardzo fajny zrzut. Słuchajcie, tak korzystając z okazji, oczywiście mamy 2 kwiecień. Święta wielkanocne, więc wszystkiego dobrego Wam dużo zdrówka życzę. Bogatego zajączka, ale zdrówka przede wszystkim w tych ciężkich czasach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na pewno coś nakręcimy fajnego. I na pewno się zrehabilitujemy. Trzymajcie się, powodzenia.